Witaj, Marek Kloska, www.photofree.pl. Mam przed sobą nowy numer Digital Photo Video. Kupiłem to czasopismo ze względu na artykuł, który znajduje się, którego reklama znajduje się na okładce. Czy rozmiar ma znaczenie? O co chodzi? Artykuł dotyczy różnic, jakie są między aparatami lustrzankami z pełną klatką, a tymi, które mają matrycę typu APS-C. Jak większość, ja również wzdycham do tych właśnie pełnoklatkowców. Czy jest to magia? Właśnie ten artykuł stara się odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście mamy słuszność wzdychając do aparatów tego typu. Jest o tyle ciekawy, że już z pierwszych stron możemy się dowiedzieć no, rzeczy, które nie są tak powszechnie znane, a mianowicie jaka jest różnica między wielkością matrycy w powierzchnią matrycy w aparacie kompaktowym, jaka jest różnica między wielkością tej matrycy w aparacie z niepełną klatką i pełnoklatkową lustrzanką. Tutaj możemy zobaczyć też w skali 1 do 1 wielkość obydwu matryc porównywanych. Z artykułu wynika, że największe, najistotniejsze znaczenie dla fotografów ma głębia ostrości i tutaj górę biorą właśnie aparaty pełnoklatkowe. Do tej pory znaczenie miało również znaczenie miał wybór obiektywów, jednak w tej dziedzinie lustrzanki z niepełną matrycą już w tej chwili doganiają pełnoklatkowe. Oczywiście jest różnica taka, że wiele obiektywów specjalistycznych, czyli na przykład obiektywy do fotografowania architektury, one są dość specjalistyczne i nie mają swoich odpowiedników dla małej klatki. Wtedy różnica jest właśnie w ogniskowej, raczej w kącie, jaki uzyskuje dany obiektyw przy tej samej ogniskowej dla matrycy APS-C i pełnej klatki. Dalej artykuł opisuje już bardzo szczegółowe porównania laboratoryjne. Jeśli kogoś interesuje taka wielka szczegółowość, to zachęcam do przeczytania. Oprócz tego w artykule są fotozagadki. Tutaj są umieszczone zdjęcia, które nie są podpisane, z jakiego aparatu pochodzą. Chodzi o to, żeby właśnie zastanowić się, czy rzeczywiście plastyka, tak powszechnie opisywana plastyka aparatów z pełną klatką lustrzanek, jest rzeczywiście lepsza niż tych lustrzanek z matrycą APS-C. Mamy możliwość własnoocznego porównania tych fotografii, a na końcu artykułu jest rozszyfrowanie, które ze zdjęć pochodziło z jakiego aparatu. Gorąco zachęcam zarówno zwolenników Nikona, jak i Canona i Olympusa. Tutaj jest wiele informacji na temat wszystkich tych modeli aparatów.